Witajcie panowie. Nowy dzień, nowy tydzień i nowa praca do wykonania, tak? Komputer Samsung R580 ze strony, z usterek fizycznych, to, że komputer może robić za nagrzewnicę. Jeżeli chodzi o usterki programowe, komputer strasznie zamula. W trybie awaryjnym jest ok. Z tym, że to po prostu po konsultacji podpowiedziałem dla klienta, że najprostszym rozwiązaniem, jeżeli nie ma tam ważnych rzeczy, będzie reinstalacja systemu i sprawdzenie błędów. Klient po uzyskaniu tych informacji stwierdził, że sam spróbuje to zrobić, gdyż wgranie systemu nie jest dla niego większym problemem. Ok, czyli my zajmiemy się dzisiaj demontażem i przeczyszczeniem. Tak, dobra, zaczynamy. Od zdjęcia baterii. Klik. Tak, tutaj już widać, że komputer jest mocno ubrudzony. Ja już nadmuchałem kompresor, jednak to wszystko przedmucham dopiero kiedy. Już go zdemontuję, gdyż on będzie się jeszcze obsypywał. Pamiętajcie, że przy demontażu komputera, który się mocno przegrzewał od jakiegoś tam czasu, mocowania plastikowe gwintów są zazwyczaj mocno osłabione. Tak więc jeżeli używacie wkrętarki, starajcie się przed bezpośrednim zadziałaniem wkrętary najpierw przekręcić, żeby ją poluzować jak najmniejszym, że tak powiem, używając jak najmniejszego momentu obrotowego, tak, urządzenia. Moje urządzenie ma około 2500 obrotów na minutę od razu na starcie. Tak więc nieumiejętne korzystanie, no po prostu może zaszkodzić, tak? No bo będzie to trzeba później jakoś pokleić, ale no mówię, lepiej tam, gdzie macie dostęp, sobie delikatnie cyk przekręcić i wtedy już, kiedy śruba jest poluzowana, najzwyczajniej w świecie możecie ją wykręcać za pomocą wkrętarki, tak? Ja wspomniałem, że moja makitka ma ten duży moment obrotowy na starcie. Jednak w zwykłych wkrętarkach, gdzie no tam jest na poziomie pewnie, kurczę, nie pamiętam, chyba po 200, jakoś tam do 400 mają obrotów na minutę. Niby jest dużo mniej, ale podejrzewam, że zadziała tak samo, tak? Tak więc jakiego byście urządzenia nie używali, które działa elektrycznie, a nie manualnie, najpierw włóżcie, przekręćcie, poluzujcie tą śrubkę, nie warto ryzykować, gdyż dołożycie sobie pracy, tak? Raczej nie spowoduje to uszkodzenia, którego nie jesteście w stanie naprawić, jeżeli zajmujecie się serwisem komputerów bądź majsterkowaniem najzwyczajniej, ale po co? Nie warto i jeszcze raz nie warto dokładać sobie pracy przez nieprzemyślaną czynność. To co, ja nagrywam bez żadnego światła, to znaczy jakiegoś tam profesjonalnego światła nie mam przeznaczonego do nagrywania. Aczkolwiek zazwyczaj włączałem sobie lampkę chociaż, albo światło za plecami. Nie wiem, jak ten film będzie z jakością, ale wydaje mi się, że powinno być znośnie, na tyle, na ile trzeba. Szybki rzut oka, czy wszystko. A tutaj śrubki. W międzyczasie mogę wam powiedzieć, że na fanpage'u, czyli na Facebook / Kompleks Serwis, w
ostatnim czasie pojawił się konkurs. Czy w ostatnim czasie? W dniu dzisiejszym, dzisiaj jest 4 kwietnia, pojawił się konkurs, on będzie trwał do piątku, to jest bodajże 7 włącznie, w którym można wygrać darmowe czyszczenie, czyli dokładnie taką samą usługę, jaką właśnie wykonuję. Wystarczy polubić profil na Facebooku i udostępnić profil oraz post konkursowy na swojej tablicy. Czekajcie, bo tak sobie... Jeszcze klawiaturka. O, widzicie, jak to się sypie. No strasznie, strasznie. Ja serwis prowadzę w Pruszkowie. Czekajcie, bo widzę, że troszkę z kadru mi uciekło. Cyk. Podniesiemy się wyżej. Dobra. Więc tak, ja serwis prowadzę w Pruszkowie. Jak co po niektórzy z Was wiedzą, serwis jest prowadzony w mieszkaniu. Tak więc jestem dosyć często dostępny o dosyć dziwnych porach. Ale tak, jeżeli chodzi o zwycięzców będzie 5, to dostarczenie komputera jest już po stronie klienta, tak? Nie dojeżdżam w tym momencie po komputer. Jeżeli jesteście z jakiejś dalszej odległości, nie ma problemu. Realizujemy również serwis wysyłkowo. Z tym, że jeżeli wygracie i będziecie chcieli skorzystać, koszty transportu są po Waszej stronie. Ja wtedy polecam wysyłki kurierskie. Możemy to zrobić na zasadzie, że Wy mi przelewacie pieniążki, ja wysyłam swego kuriera taniej, chyba że Wy macie jeszcze taniej niż ja, tak? I wtedy taka usługa łącznie z kurierem wyjdzie Was około 30 zł z wysyłką w obie strony. Ulala, ulala, panie. Muszę tutaj trochę przeorganizować się. Tutaj śrubokręty. O kurde, czekajcie, muszę to czymś przetrzeć. Jak mi się zacznie sypać. Na razie oczywiście pobieżnie. Zbieram troszkę zwilżoną szmatką. Widzicie, co się stało z w miarę czystą ściereczką. No ale okej. Dobra. Wiecie co, ja zapalę sobie jednak to światło, gdyż lata nie te i trochę mi wzrok nie domaga. Jest zdecydowanie lepiej. No i dobra, i działamy dalej. Cyk. Tutaj jest. To mi się przyda. To. Od razu wyczepiając taśmę, staram się sobie zlokalizować, gdzie są śrubki na płycie głównej. Niech później nie musiał za długo szukać. Cyk. Tutaj.
Aha, tak mi się teraz przypomniało. Kilka filmików wstecz opowiadałem Wam o tym, że zacząłem używać przy demontażu maty antystatycznej i opaski, którą podłączam do uziemienia. Opaski, jak widzicie, na jednej, na drugiej ręce nie ma, ale spokojnie, jest na nodze. Przestałem ją podpinać do ręki, gdyż mówię, tak jak powiedziałem na filmie, nie używałem jej nigdy. Zapobiegałem wyładowaniom przez odprowadzanie z siebie prądu. No, w inny sposób, tam już nie będę się powtarzał. Kurde. Jednak jak jeden z widzów, nie pamiętam, czy to było w komentarzu, czy w wiadomości prywatnej, nie pamiętam, więc nie, no, zarzucił mi, że jest to, no, pokrótce brak profesjonalizmu, tak? Z jednej strony tak, z drugiej nie. Mówię, ja przez lata praktyki nabyłem tyle wiedzy, że opaska nie jest mi potrzebna, tak? Mata jest dobra z tego względu, że wiecie. Mata jest dobra z tego względu, że jest wygodnie na niej pracować, a nie bezpośrednio na blacie. No i dodatkowo się nie elektryzuje. Widziałem błędy w serwisach, kiedy materiał, którym był wyłożony na blat, po prostu się elektryzował, był sztuczny. To wielki błąd, jeżeli kładziemy na nim bezpośrednio elektronikę. Ale wracając do tematu, opaska jest przypięta do nogi, z drugiej strony do uziemienia. Tak więc, żeby ten pan, który uprzednio zwrócił mi uwagę, za co zresztą jestem wdzięczny, tak? Gdyż nie pomyślałem o tym z tej strony, że mimo iż ja wiem, jak się zabezpieczyć przed wyładowaniem, użytkownicy, którzy się będą podpierali filmikiem, mogą tego nie wiedzieć, gdyż ja nigdy o tym w sumie nie wspominałem, co też było błędem. Ale wynika to pewnie stąd, iż kanał nie powstał w celach jakichś naukowych, tak? Nieraz podkreślałem, że to było potrzebne dla mnie, z tego względu, że niejednokrotnie rozkręcę laptopa, muszę poczekać na części. Laptop leży rozkręcony kilka dni, a później mam problem, żeby go skręcić tak, jak fabryka to zrobiła. Więc zacząłem nagrywać te filmy, później zacząłem to wrzucać na kanał. No i później jakoś tam poszło, tak? No i to było może już na tyle zgadania. O, pasty do wymiany. Płytę na razie odkładam. Rozkręcę jeszcze chłodzenie i będziemy się zbliżali ku końcowi tego filmiku. No, jest słabo. Zaraz Wam postaram się pokazać. Nie wiem, czy widzicie. Powinniście coś tam widzieć. No, jest kiepsko, tak? Zaraz to przedmucham na szybko, abyście. Kurde, no, ciężko mi się wpasować. Ding! A, dobra. Żebyście widzieli, jak to powinno wyglądać. Ja teraz na chwilkę zniknę z kadru. O, kurde, zobaczcie, co tu było. Cyk. Raz.
przybliżymy. To jest tu, tak, żebym... Dobra. Ciężko mi trafić. O, dobra. Jest. Nasze żyjątko. Niestety, tyle zachodu i nie złapało ostrości. No jest to po prostu małe żyjątko. Ok, ja teraz szybko przedmucham układ i za chwilę do Was wrócę. Teraz układ wygląda tak. Z jednej, a z drugi radiator nie do końca wyczyściłem. Tak i tak. Tak więc jak widać, różnica jest znaczna. Teraz tak, pozostaje mi pozbierać. To, co mi wyleciało na matę, chociaż z grubsza. Przedmucham jeszcze wentylator. Wentylator również wygląda już tak, jak powinien. Ok, to w sumie może, jeżeli już tak Wam pokazuję, to jeszcze na nagraniu. Po sekundę muszę się o tak przeczyścimy układy wlutowane, czyli w sumie nie, tylko procesor nie jest wlutowany, karta graficzna, tylko karta graficzna jest wlutowana w tą płytę. Kurde. O, dobra. Sekundkę tylko znajdę spirolek. Chwilkę odczekam, żeby ta pasta lekko zmiękła. W tym czasie znajdę nową pastę termo. A, dobra, mam. Ok, teraz sobie pomału, ostrożnie. O, super. Łatwo zeszło. Zauważyłem, że pasty silikonowe mają to do siebie, że naprawdę łatwo schodzą, na jak bardzo by nie zaszły. Po spryskaniu spirytusem, alkoholem izopropanowym, czy jakoś tak, kurczę. Izopropanolem, tak. Ok, no dobra. Teraz tak. Jeszcze raz dla wszystkiego przetrę już chusteczką higieniczną. Chusteczki mają to do siebie, że nie zostawiają takich syfków po sobie, jak ręcznik, którym ścierasz.
docierałem pastę. Jednak nie mają takiej ciekawej faktury, jaką ma ręcznik taki lekko szorstki. I według mnie gorzej po prostu zbiera tą pastę. Zbierają. Cyk. Używając pasty ze srebrem, musicie używać jej z głową, gdyż wydaje mi się, kiedyś gdzieś tam coś czytałem, ale nie do końca pamiętam, że wydaje mi się, że no, jako że zawiera to srebro, tak, to może przewodzić prąd. No, głupio by było, jeżeli by wam ściekło po naciśnięciu radiatora na elementy, które ten prąd przewodzą, tak? Czy na procesorze, czy na układzie graficznym. Tak więc miejcie to na uwadze, nie za dużo, bo dużo wcale nie znaczy lepiej. Ok, to będzie tyle. Ja zajmę się czyszczeniem reszty elementów. Jeżeli filmik się wam podobał, zachęcam do subskrybowania kanału, jak i dania łapki w górę. Przypominam wam również o konkursie, gdzie można wygrać darmową konserwację dowolnego komputera, czy to będzie laptop, netbook, czy komputer PC. Szczegóły konkursu znajdziecie na fanpage'u facebook.com/kompleksserwis, pisane przez X, reszta po polsku. Konkurs trwa do piątku włącznie, do 7 kwietnia. No i resztę znajdziecie już w poście o konkursie. Dzięki raz jeszcze i do następnego.